Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i tak sobie pomyślałam, że w tym tygodniu będę nagrywać 5 dni i 5 stylizacji. Mamy całkiem ładną pogodę, więc myślę, że będą to takie stylizacje już bardziej wiosenno-letnie, bardziej w kierunku letnich. No zobaczymy, jak to się w tym tygodniu ułoży. I dzisiaj zapowiada się bardzo fajny dzień, a mianowicie za moment jadę spotkać się z moją dobrą znajomą. Idziemy na wspólne śniadanie, później na zakupy i pokażę Wam od razu, co mam dzisiaj na sobie. A postanowiłam, że założę sukienkę. Sukienkę taką robioną, jak ja to mówię, na szydełku. Takiej włóczki. To jest sukienka, którą kupiłam chyba w zeszłym roku w Reserved. Ona oczywiście pod spodem ma halkę i jest taka dłuższa. W zeszłym roku? A może 2 lata temu? Kurczę, no już nawet nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Ale naprawdę bardzo lubię tę sukienkę. Ona jest, zobaczcie, taka dopasowana. Bardzo powiedziałabym taka kobieca, podkreślająca talię z takim dłuższym rękawkiem w kolorze, to nie jest biały, tylko taki śmietankowy. Oczywiście mam rozpuszczone włosy, biorę też okulary i do sukienki koszyk od Mako, koszyk, który znacie z zeszłego roku. Założyłam też sandałki, mój nowy nabytek od Michaela Korsa. Sandałki, które idealnie pasują mi kolorystycznie do mojego koszyka. No i słuchajcie, tak się prezentuje. Czekajcie, założę może jeszcze okulary, żebyście zobaczyli całości. O! Gotowa. Mogę ruszać na śniadanko, a Was oczywiście zapraszam na ten film. I życzę Wam miłego oglądania. Właśnie przed chwilą wróciłam do domu i powiem Wam, że kompletnie zapomniałam o tym, żeby nagrać Wam strój dnia, czyli jak dzisiaj wyglądam. A ponieważ mamy taką dosyć wysoką temperaturę, a nie ma za bardzo słońca, to stwierdziłam, że założę sobie ciemną sukienkę. I dzisiaj mam na sobie sukienkę z Zary, która, nie uwierzycie, ale ma no może z jakieś 10 lat, jak nie więcej. Cały czas jest w dobrym stanie. To jest taka właśnie luźna, workowata sukienka, ale bardzo wygodna, między innymi na zakupy. Ma kieszenie, ma tutaj suwaczek, więc można zrobić ją bardziej sexy lub też nie. Włosy upięłam w koczek, do tego założyłam sobie białe tenisówki i najlepsza na zakupy torebka od marki Furla, czyli moja tote bag. Słuchajcie, i tak się właśnie prezentowałam przed wyjściem z domu. Teraz i na zakupach. No, czyli kolejny outfit mamy już za nami. Kolejny dzień i kolejna stylówka. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, więc stwierdziłam, że założę po raz kolejny sukienkę. I zaczynamy od góry. Okulary w takim delikatnym różowo-pomarańczowym akcencie. Sukienka, no właśnie. Sukienka z wiskozy. Sukienka, która jest ze sklepu Colin. I kupiłam ją albo w zeszłym roku, albo 2 lata temu. Już dokładnie nie pamiętam, słuchajcie. Ale ta sukienka jest przepiękna, bo ma taki właśnie delikatny wzorek kwiatowy. Te kwiatuszki wyglądają troszkę jak moje kwiatki na balkonie, czyli goździki takie malutkie w doniczkach, które mam. Nieważne. Podwinęłam sobie delikatnie rękawy. Do sukienki jest jeszcze pasek, którym można ją przewiązać tutaj właśnie w talii. Ale ja stwierdziłam, że dzisiaj będę znowu w takiej sukience na luzie. Torebka, toes i trampki białe. Właśnie dlatego też pomyślałam sobie, że nie będę jej związywać. Będzie to taki luźny look, włosy związane w kucyk i mogę lecieć załatwić swoje sprawy. Także dzisiaj prezentuję się właśnie tak.
kolejny dzień i kolejna stylizacja, w sumie to kolejna sukienka. Za chwilę wybieramy się na długi spacer po naszej okolicy. Jest całkiem ładna pogoda, więc trzeba to wykorzystać. A ja mam dzisiaj na sobie sukienkę, którą Wy już doskonale znacie tutaj z mojego kanału, ponieważ jest to sukienka z Zary, kupiona naprawdę kupę czasu temu. Także włosy związane w koczek, okulary, bo jest słoneczko, torebka od Pinko, żeby trochę przełamać, właśnie z takim czerwonym akcentem, biała sukienka, która prezentuje się właśnie tak, i tenisówki, idealne na spacer. No, czyli słuchajcie, taki prosty strój dnia, prosty outfit, ale idealny właśnie na dzisiejszą pogodę i na ten spacer, na który się właśnie wybieramy. I to już będzie ostatnia stylizacja w tym filmie. Muszę Wam powiedzieć, że to nie było planowane, żeby cały film skupiał się na sukienkach, ale z drugiej strony to też będzie taka, powiedziałabym, delikatna odskocznia od moich codziennych stylówek, które doskonale znacie i wiecie, że ja uwielbiam nosić spodnie i dżinsy, więc tym razem sukienki coś innego, a przynajmniej możecie podpatrzeć, jakie sukienki mam też w mojej szafie. I dzisiaj wybieram się na spotkanie, jak ja to mówię, biznesowe. Dosyć ważne dla mnie spotkanie, więc muszę też trochę prezentować się lepiej. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie mam na sobie sukienkę, taką z dłuższym rękawkiem, ale dosyć krótką, o, przed kolano. To jest sukienka, którą kupiłam w sklepie Soul Italian kilka lat temu. Ona jest cieniutka i pod spodem ma halkę. Do tej sukienki dobrałam sobie torebkę Pinko w takim neutralnym, beżowym odcieniu i również sandałki na szpileczce, które są w bardzo podobnym kolorze jak moja torebka z Pinko. I to są sandałki, które kupiłam w sklepie Dizzy też dobrych kilka lat temu. Także dzisiaj prezentuję się tak, powiedziałabym, bardziej kobieco i bardziej elegancko. Chociaż moja sukienka nie jest jakoś specjalnie elegancka, tylko powiedziałabym taka, no, standardowa jak na sukienki. No nie wiem, jak to określić. Ja nie, słuchajcie, nie jestem w tym dobra, ale wiecie, o co mi chodzi. No, także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać, która stylizacja najbardziej do Was przemawia i jest na przykład w Waszym stylu, bardziej do Was pasuje. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!